giganci sportu na jednym boisku. Takiej imprezy na plaży miejskiej w Szczytnie jeszcze nie było. Z dziećmi i młodzieżą trenowali wspólnie utytułowany siatkarz Krzysztof Ignaczak, pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański i reprezentant Polski w piłce ręcznej Mariusz Jurasik. Jest to mega na pewno przeżycie. No nie jestem tu jednak pierwszy raz w sensie na takiej imprezie, ale za każdym razem jest super. Mistrzowie przyjechali do Szczytna w ramach ogólnopolskiej akcji Szyjemy Sport na Miarę. Pokazywali, jak ćwiczyć i trenować, by osiągnąć sukces. Dzisiaj będziemy pokazywać młodym, mam nadzieję, adeptom czy piłki ręcznej, czy też koszykówki, czy siatkówki, że można też fajnie bawić się na plaży. Przede wszystkim spędzić fajnie czas i pokazać parę rzeczy takie, jak jeśli chodzi o moją dyscyplinę, nie tylko stricte z piłki ręcznej halowej, ale też będzie jedno takie ćwiczenie jakby z piłki ręcznej plażowej. Myślę, że po takim kampie każde dziecko będzie mogło zdecydować, którą dyscyplinę sportu tak na dobrą sprawę chce uprawiać. I to dla nas jest ważne. Dla nas jest ważna inicjatywa po to, żeby te dzieciaki wyciągać z domu, żeby przychodziły na halę i żeby wyrastali kolejni mistrzowie olimpijscy. Do zabawy na boisku włączyli się także rodzice. Jest to mega przeżycie, po prostu można dotknąć zawodników, których ogląda się normalnie w telewizji i na co dzień się ich nie spotyka. Takie spotkania z gwiazdami sportu to dla uczestników nie tylko wyjątkowe przeżycie, ale i potężna dawka motywacji. Ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, kiedy wziąłem udział w jednej z podobnych inicjatyw, gdzie świętej pamięci Małgosia Dydek brała w tym udział, jak ją zobaczyłem, stwierdziłem, że chcę być taki jak ona, chcę zacząć grać w koszykówkę, coś robić, więc w jakiś sposób jesteśmy przykładem dla tych dzieci. Życzyłbym sobie, żeby tutaj nasi mistrzowie wypatrzyli jakiegoś zawodnika, z którego można by było potem dalej kształtować. W tym roku powstaje u nas szkoła sportowa od września. Jest tutaj właśnie wielu uczniów z tej szkoły. Być może któryś pokaże taki talent i zostanie dostrzeżony przez naszych wybitnych sportowców. Trening z mistrzami to nie jedyne tego lata sportowe wydarzenie w Szczytnie. Dzień wcześniej na boiskach przy plaży miejskiej odbył się rodzinny turniej siatkówki plażowej Papkę Cup. Natomiast przy bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu wystartowała 17. edycja imprezy Streetball nocą. Oba wydarzenia przyciągnęły wielu zawodników i kibiców, którzy śledzili mecze do późnych godzin nocnych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv